Czy w piątek Oktawy Wielkanocnej można spożywać mięso? Prawo kanoniczne nie pozostawia wątpliwości. Od niedzieli zmartwychwstania do niedzieli miłosierdzia przeżywamy 8 dni z rzędu w randze uroczystości. Oznacza to, że w piątek Oktawy Wielkanocnej nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych. Zgodnie z zasadą zapisaną w kodeksie prawa kanonicznego, uroczystość znosi post i wstrzemięźliwość. Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem konferencji episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. W oktawie wielkanocnej okres ośmiu dni traktuje się jak jeden dzień. A co za tym idzie, jak jedną uroczystość. Oznacza to, że w tym czasie nie obowiązują dodatkowe święta ani wspomnienia, inaczej niż w przypadku oktawy Bożego Narodzenia. Właśnie dlatego w piątek w oktawie Wielkiej Nocy post nie obowiązuje.